Choroba reumatyczna jest chorobą wynikającą z immunizacji organizmu, z takiego uczulenia organizmu przez paciorkowce. A więc mamy zwykle taką dwuetapowość. Najpierw zakażenie paciorkowcowe, często nieleczone lub źle leczone. Ono mija, te ostre objawy mijają, a po tych dwóch, trzech tygodniach pojawiają się objawy ze strony stawów głównie. Chociaż choroba reumatyczna to jest choroba tkanki łącznej, więc nie tylko stawy, ale na przykład również mięsień sercowy może być zajęty. Ta choroba była częsta, kiedy nie było powszechnego stosowania antybiotyków, nie było właściwego leczenia dzieci. Kiedy dzieci z anginą paciorkowcową były tylko objawowo leczone, wówczas tej choroby było znacznie więcej. My żyjemy dzisiaj w erze bardzo powszechnego używania antybiotyków, oczywiście zbyt powszechnego, zbyt dużego używania, co ma swoje minusy, ale akurat skuteczne leczenie anginy paciorkowcowej powoduje, że my tych późnych powikłań nie widzimy. I dzisiaj i oddziałów reumatologicznych dla dzieci mniej i inny typ pacjentów tam występuje. Choroba reumatyczna jest rzadka. Może warto dodać, że są osoby, które po przejściu tego reumatycznego zapalenia serca mają trwałe powikłania w postaci wad zastawkowych serca. I to jest oczywiście już ważny problem na resztę życia.